Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani Ligi Francuskiej nie mogą, nie powinni przegapić kolejnego spotkania w tych rozgrywkach. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Uderza na bramkę! Bramka! Mamy gola już na starcie! Dobra to prognoza na resztę meczu. I teraz zobaczmy jeszcze raz, bardzo spokojnie budowana ta akcja, przemyślana, naprawdę świetnie to wyglądało. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja, bramkarz nie miał czasu na reakcję. Obejmują prowadzenie, przygotowanie do spotkania przynosi owoce, cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim gwizdku. PSG prowadzi. Pytanie, czy rywale zdołają nawiązać walkę? Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. Mbappé ładnie za plecy obrońców. Kylian Mbappé! Gol, proszę Państwa! Jest gol dla Paryża! Jakże to wymyślili! No, ale nie ma mowy o niespodziance. PSG lubi strzelać bramki. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi, a Mbappé popatrzył, przymierzył i huknął nie do obrony, nisko i mocno. Zasłużone brawa z trybu. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. 2-0, gramy dalej. Szukają swojej okazji, by zaatakować rywala w polu karnym. Ale jednak czegoś zabrakło. Atak kończy się niezgodnie z oczekiwaniami. I oto z piłką Leo Messi. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Ależ kardynalny błąd. Podanie do drużyny przeciwnej w strefie obronnej to proszenie się o kłopoty. I te kłopoty właśnie na siebie sprowadzają. Tak to można sobie kopać na orliku, choć i wtedy bywają konsekwencje. Dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Żal patrzeć. To Messiego. PSG traci piłkę. Oj, na linii mamy dzisiaj najprawdziwsze sokole oko. Co za wzrok, przecież o spalonym decydowały tu centymetry.
Błąd, piłka przechwycona. Pezrze gra dalej, sędzia zastosował korzyść. Pezrze ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Rzut rożny. Leo Messi z rzutu rożnego. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. I mamy strzał! Ale strzał zablokowany. Messi dośrodkowuje z rogu. Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli. Bardzo dobrze Messi zagrał po tym rożnym piłkę w 16, a Mbappé celnie uderzył głową i bramkarz musiał wyjmować piłkę z rąk. Zresztą wynik mówi sam za siebie. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Co za popisowa parada bramkarska. Tak jakby miał pod kontrolą każdy centymetr kwadratowy tego prostokąta między słupkami, poprzeczką a linią bramkową. Kylian Mbappé. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Wijnaldum. Gay. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Brawo, dobrze w obronie. Barella. Messi. Czysty wślizg, odzyskanie piłki, czasem ryzyko się opłaca. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Przypomnijmy, że niedługo będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania w Ligue 1. Drużyna Clermont Foot zmierzy się z Metz. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Strzela teraz! To była interwencja do statystyk. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Barella.
Barella. Dobre, prostopadłe zagranie od Messiego. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Messi bardzo ładnie odebrał, jakby byli na treningu. Mbappé mocnym płaskim uderzeniem pokonał bramkę. Naprawdę doskonały strzał. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 100%. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Powiększają przewagę. 5-0. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Nie było to łatwe, ale może teraz. Będzie szansa. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają kolejne gole. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Mbappé z takiej odległości niezbyt mu się mówić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Mbappé, będzie groźnie. Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Jest i powtórka gola. Strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Mendy. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego, ciekawie zapowiadającego się meczu. Wiele sobie obiecuję po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Hakimi. Na boku dużo przestrzeni. Paryżanie mogą to wykorzystać. Do Messiego. Ależ teraz podanie w uliczkę. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się powiedzieć. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Nicolò Barella.
Leo Messi. Leo Messi. Gdzie zagra? Dobrze, teraz mija rywala. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy sędzia. Neymar ładnie za plecy obrońców. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywa. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.